Port Elbląski znajduje się i położony jest wraz z jego infrastrukturą na morskich wodach wewnętrznych w granicach portu Elbląg na rzece Elbląg, czyli można powiedzieć, jak do tej pory nie mieliśmy bezpośredniego dostępu do akwenu Morza Bałtyckiego i byliśmy zależni od rządów Federacji Rosyjskiej co do dostępności i przepływu przez Cieśninę Piławską. Natomiast gmina miasto Elbląg, samorząd elbląski zainwestował w infrastrukturę portową na przestrzeni dziesięcioleci ponad 100 milionów złotych, dzięki czemu zostały zbudowane terminale przeładunkowe, terminale pasażerskie i terminale turystyczne położone już w samym centrum Starego Miasta. Ten potencjał przeładunkowy elbląskiego portu przy wykorzystaniu wszystkich nabrzeży, bo musimy też wspomnieć, że w Elblągu funkcjonują nie tylko nabrzeża komunalne, ale również nabrzeża komercyjne, prywatne, i ten potencjał przy wykorzystaniu wszystkich nabrzeży, w tym również tych prywatnych, on jest szacowany tak na około miliona do półtora miliona ton towarów rocznie. Ten potencjał, on również zależy od warunków nawigacyjnych na rzece Elbląg i dostępności do elbląskiego portu. Dzisiaj przy głębokości torów wodnych 3,5 metra te głębokości stwarzają możliwości nawigacji jednostek już z towarem o zanurzeniu maksymalnie do 2 metrów. Dlatego ten potencjał jest tak szacowany na podstawie głębokości i nośności barek, czyli te barki przy tych głębokościach na rzece Elbląg, które mogą wpływać do elbląskiego portu, ich maksymalny tonaż wynosi około 1000 ton. Przy obecnie realizowanej inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną ten potencjał może wzrosnąć nawet 3-4-krotnie, gdyż tory wodne mają mieć głębokość około 5 metrów, co sprawia, że zanurzenie tych jednostek transportowych wzrasta nam od 4 do 4,5 metra, a tonaż jednostek około 4000 ton. Także widać, jaki potencjał w zakresie wykonania inwestycji i budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną nam wzrośnie w elbląskim porcie. Te jednostki, które mogłyby już wpływać dzisiaj do elbląskiego portu, one w dalszym ciągu są ograniczone ze względu na brak pogłębienia torów wodnych na rzece Elbląg. Jak wiemy, pierwszy etap inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, czyli śluzy w miejscowości Nowy Świat i pogłębienia torów na Zalewie Wiślanym, on nie wpłynął jeszcze na to, aby jednostki, te, które zostały założone w tym programie wieloletnim, mogły do elbląskiego portu dopłynąć. Tak jak wspomniałem, najważniejszym, jednym z najważniejszych elementów jest przede wszystkim pogłębienie torów wodnych, na rzece Elbląg, w tym do obecnie funkcjonujących terminali. Nasze terminale pod względem technicznym, one są przygotowane do tego, że te głębokości przy samych nabrzeżach do 5 metrów możemy bezproblemowo, bez żadnej ingerencji czy też modernizacji nabrzeży wykonać. Natomiast zasadniczą kwestią jest umocnienie nabrzeży, które są w rękach prywatnych firm. Tutaj te firmy będą musiały partycypować w kosztach, gdyż my jako zarząd portu niestety nie możemy inwestować w cudzą własność. Statystyka przeładunkowa i działalność elbląskiego portu w zakresie obsługi ładunków, ona zawsze była oparta na takiej sinusoidzie. Ta sinusoida była oparta również o wzajemne relacje i kontakty z rządem czy też z portami Federacji Rosyjskiej, gdyż jak do tej pory byliśmy portem zamkniętym i ta nasza współpraca w 96% była oparta o wymianę handlową z portami obwodu królewieckiego. Dzisiaj, jak wiemy, ta współpraca, ona jest mocno ograniczona. W obecnym roku przeładunki drastycznie spadły. Wymiana handlowa towarów pomiędzy portem elbląskim a portem królewieckim, ona praktycznie spada do minimum. Związane jest to przede wszystkim z napaścią Rosji na Ukrainę, naniesieniem sankcji unijnych, jak również spadkiem wartości kursu rubla. Dzisiaj rubel praktycznie spadł do minimalnego kursu, w związku z czym również siła nabywcza potencjalnych kontrahentów z obwodu królewieckiego, ona spadła do minimum. Przedstawię to na przykładzie porównania przeładunków z rokiem ubiegłym. Do końca ubiegłego roku, do końca lipca przeładunki w Elbląsku
morskim porcie w zakresie wymiany towarów, głównie materiałów budowlanych, kamienia hydrotechnicznego, czyli tych towarów, które nie były objęte sankcjami. Do końca lipca te przeładunki wyniosły 120 tysięcy ton. W obecnym roku one spadły czterokrotnie, czyli zanotowaliśmy statystycznie 30 tysięcy ton przeładunków w wymianie międzynarodowej, gdyż wymiana krajowa na dzień dzisiejszy ona nie funkcjonuje. Kto powinien ten odcinek pogłębić? Czy pan jako część tego zarządu spółki miejskiej, czy spółka Skarbu Państwa? Odpowiedź jest prosta. Za pogłębienie, utrzymanie torów wodnych odpowiada ich właściciel, czyli w tym przypadku Skarb Państwa i administrujący Urząd Morski. My jako spółka zarządu portu odpowiadamy za infrastrukturę portową. Infrastrukturą portową są nabrzeża, baseny portowe, wyposażenie techniczne terminali. Przypomnę, że rzeka przy obecnie funkcjonujących terminalach jest torem przepływowym. To nie są baseny portowe, także my jako spółka nie możemy wydatkować środków finansowych na inwestycje w cudzy teren. Oczywiście moglibyśmy wykonać, bo zresztą ekspertyza tak powiedziała, że zarząd portu może wykonać to zadanie, natomiast środki na finansowanie tego zadania powinny pochodzić ze Skarbu Państwa. Czyli... Ale nie jest to doprecyzowane, może być na przykład z Unii Europejskiej, jak sądzę. Te środki nie są doprecyzowane, skąd mają płynąć, ale i niekoniecznie musi to być Skarb Państwa. Źródła pozyskania środków mogą być różne, natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, finansującym tę inwestycję powinien być właściciel, czyli Skarb Państwa. Skąd zostaną pozyskane środki, no to już jest kwestia poszukiwania tych środków, również ze środków unijnych i takie możliwości jak najbardziej istnieją. My możemy być tak jakby inwestorem zastępczym, który będzie nadzorował tę inwestycję i prowadził ją do końca. Natomiast środki, tak jak powiedziałem na wstępie, powinny pochodzić ze Skarbu Państwa. My jako spółka zarządu portu oczywiście w ramach posiadanych, pozyskiwanych środków możemy inwestować te środki w infrastrukturę portową, czyli rozbudowę, modernizację nabrzeży, jak również budowę nowych terminali. I o tym mówi jasno ustawa o portach i przystaniach morskich. Również ilekroć mówi się o infrastrukturze dostępowej do portów, rozumie się przez to tory wodne prowadzące do portów, urządzenia, instalacje, jak również tory wodne położone w granicach portu. Dlatego ten spór, który istnieje w dalszym ciągu odnośnie kompetencji pogłębienia toru wodnego na spornym odcinku 900 metrów, jest dla nas niezrozumiały jako dla portu, niekorzystny ekonomicznie, gdyż my jako zarząd portu już dzisiaj odmawiamy przyjęcia jednostek o zanurzeniu 3,5 metra. Przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z duńskim portem Vordingborg i żywiliśmy z tym bardzo duże nadzieje odnośnie wymiany handlowej. Dzisiaj musimy uzbroić się w cierpliwość, aż inwestycja zostanie wykonana do końca. My jako spółka zarządu portu jesteśmy spółką, która zarządza terminalami, infrastrukturą portową. Także struktura własnościowa jest decyzją właściciela. Na dzień dzisiejszy Port Elbląski jest portem komunalnym, czyli stuprocentowym właścicielem spółki jest gmina miasto Elbląg. I to tak naprawdę prezydent jako właściciel tej spółki decyduje o jej dalszych losach, o partycypacji inwestorów czy udziałowców zewnętrznych. I tu jest kwestia po prostu, kolokwialnie mówiąc, dogadania się pomiędzy samorządem elbląskim a Skarbem Państwa odnośnie wkładu udziałowego i procentowego udziału jednej i drugiej instytucji. Jest to oczywiste i jest to dosyć proste, natomiast chodzi o kontrolę nad daną spółką. W przypadku samorządu, kiedy posiada 100% udziałów, pieniądze z przychodów portowych i spółki oczywiście trafiają do kasy miejskiej, dzięki czemu można prowadzić dalsze inwestycje, dzięki czemu no, miasto ma przychody, kolokwialnie mówiąc, do budżetu miasta. W przypadku podziału tej kontroli zawsze powstaje pytanie, gdzie większość tych środków będzie trafiała, czy do kasy państwowej, czy do kasy miejskiej. Oczywiście Port Elbląski jest portem polskim, zawsze będzie portem polskim, gdyż my tutaj nie dopuszczamy możliwości ani samorząd elbląski, ani spółka o kapitale zagranicznym
granicznym. Także tutaj nie ma obaw co do tego. Natomiast kwestią zasadniczą jest rozwiązanie tego sporu, tak aby, tak jak pan redaktor powiedział, Port Elbląski mógł w pełni wykorzystać swój obecny potencjał przeładunkowy, jak również inwestować w kolejne terminale przeładunkowe, a dzięki temu, mówię, działalność portowa to jest tylko jedna gałąź przychodu. Natomiast jak w każdym porcie, bardzo rozwinięta jest działalność okołoportowa i w tym przypadku, jeżeli Port Elbląski będzie się rozwijał, powstaną nowe miejsca pracy, zwiększy się ilość przeładunków, czyli również i w zakresie importu i eksportu powstaną nowe przychody. Tylko pytanie zasadnicze jest, do czyjej kasy one wpłyną. Tak jak wspomniałem na wstępie, działalność portowa, ona jest oparta na zasadzie tej sinusoidy. Natomiast port nie upada, port się utrzymuje, port się finansuje, o czym świadczą wyniki finansowe z każdego roku w zakresie przeładunku. One są na plusie, rozumiem. Jakie to są kwoty na plusie? One są na plusie. Oczywiście te kwoty przychodów, one nie są wysokie jak w przypadku innych portów, szczególnie tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, bo działalność portowa jest utrudniona. Chociażby na brak dostępu, jak do tej pory, swobodnego dostępu i współpracy z innymi portami, czy to polskimi, tymi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa, czy też innymi portami Europy Zachodniej i portami skandynawskimi. Jak do tej pory my byliśmy skazani na tą współpracę z portami obwodu królewieckiego, czyli z Federacją Rosyjską. Dzisiaj wiemy, że tej współpracy nie będzie w najbliższych latach i ona nie będzie kontynuowana. Dlatego rozwiązaniem idealnym dla dalszego funkcjonowania portu jest właśnie otwarcie drogi dostępowej, stworzenie lepszych warunków nawigacyjnych dla tych jednostek, które operują w akwenie Morza Bałtyckiego. Jeżeli chodzi o przychody, te przychody, które są generowane, one oczywiście nie są na tyle wielkie, abyśmy mogli je przeznaczyć na duże inwestycje portowe, a przypomnę, że inwestycje portowe, one są dość kosztochłonne. W przypadku, kiedy samorząd elbląski posiada 100% udziałów, można ubiegać się o różne środki również z funduszów unijnych. One płyną, te środki do was? Te środki na dzień dzisiejszy nie płyną. Miasto aplikowało o fundusze unijne z regionalnych programów operacyjnych, dzisiaj nazwane fundusze europejskie Warmii i Mazur. Oczywiście tych funduszy nie ma, bo środki europejskie zostały zablokowane, a ubiegaliśmy się o kwoty o ponad 200 milionów złotych, które miały być właśnie zainwestowane w rozbudowę infrastruktury portowej, w budowę nowych terminali. Pogłębienie? Pogłębienie toru wodnego w tym zakresie w dalszym ciągu nie wchodziło w grę. Tak to, jak dlaczego to dlaczego prezydent mówił o tym, że potencjalnie w kampanii wyborczej podnosił ten temat, że on, miasto, również deklaruje pogłębienie toru wodnego w porcie? Te deklaracje, one związane były z kompetencjami, w których samorząd może uczestniczyć czy też partycypować w kosztach. Oczywiście tutaj szeroko rozumiane pojęcie pogłębienie toru wodnego. Tor wodny ma określoną szerokość dostosowaną do statków, które mają operować na danym akwenie. Natomiast szerokość rzeki jest taka, że trzeba pogłębić również przy nabrzeżach. Także myślę, a nawet jestem przekonany, że te środki na pogłębienie i deklaracje pogłębienia dotyczyły pogłębienia rzeki przy samych nabrzeżach, czy przeładunkowych, czy również turystycznych i innych cumowniczych. Drugą alternatywą, która się pojawiła, to jest wybudowanie alternatywnego portu, czyli portu, który będzie konkurencyjny dla Portu Elbląskiego. Co pan myśli o tym? Czy taki scenariusz jest możliwy? No i czy nie ma tych obaw właśnie, że Elbląg, pański port, w cudzysłowie, zostanie pominięty? Oczywiście byłaby to bardzo niekorzystna sytuacja dla elbląskiego portu, również dla elbląskiego samorządu, który, przypomnę, zainwestował ogromne środki finansowe w obecnie funkcjonującą infrastrukturę portową. Natomiast pod uwagę należy wziąć również połączenia komunikacyjne, które będą świadczyły o multimodalności tego portu nowego, powstającego, gdzie on miałby być położony, na jakim areale, jaki byłby koszt inwestycji i czas realizacji tej inwestycji, bo przypomnę, że czas to pieniądz. Mając gotową infrastrukturę portową położoną w porcie Elbląg, grzechem i niegospodarnością byłoby jej nie wykorzystać. Czyli w tym momencie, relatywnie patrząc, najniższym kosztem inwestycyjnym i najszybszym w realizacji do przyniesienia korzyści dla regionu, dla społeczeństwa, o którym tak mocno podkreślamy, byłoby pogłębienie, doprowadzenie inwestycji budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną
no, do samego końca. A chciałbym podkreślić, że sukces już był gotowy, tylko niepotrzebnie gdzieś pojawił się właśnie ten spór polityczny, który ogranicza nas, a właściwie nawet marnuje czas, który moglibyśmy już efektywnie wykorzystać. My jako spółka zarządu portu, która prowadzi działalność gospodarczą, gdyż jest oparta na prawie handlowym, czekamy na zakończenie tego sporu w jak najszybszym i najkrótszym okresie, co wpłynie, tak jak powiedziałem, na wykorzystanie tego potencjału obecnego Elbląskiego Portu, na możliwość dalszego inwestowania i rozbudowę kolejnych terminali przeładunkowych, ale przede wszystkim na zapewnienie stabilnych gwarancji przychodów, przeładunków nie tylko dla samej spółki, ale dla innych kontrahentów i przyszłych inwestorów, którzy będą chcieli zainwestować w Elbląskim Porcie. No, potencjał jest. Potencjał jest olbrzymi, należy tylko go odpowiednio wykorzystać i nie tracić więcej czasu.